Europa wkracza w erę regulowania kryptowalut, więc spróbujemy sobie popatrzeć na ten temat z kilku stron i przyjrzeć się temu, jak to wygląda. Jak to wygląda okiem kogoś, kto siedzi w kryptowalutach już jakiś czas i a, patrzy na to może niekoniecznie tym samym okiem i z tym samym. A, Podejściem do tematu, jak ktoś, kto dopiero zaczyna w kryptowalutach lub dopiero się o kryptowalutach uczy lub dowiaduje. A więc zacznijmy od samego początku. To nie to ten temat sobie zostawimy. Ten temat sobie zostawimy na koniec. O tym też za chwilę. Dobra, wyjaśnienie Mika. MIKA, a więc Parlament Europejski, to się zaczęło już w 2023 roku. Parlament Europejski i Rada. Wykonały krok w stronę ery cyfrowej w usługach finansowych, uchwalając rozporządzenie, bla bla bla, skupiające się na rynku kryptowalut. To kluczowe ustawodawstwo, które ma wejść w życie w tym roku, czyli mamy 24 rok. I tutaj wyznacza kompleksowe podejście Unii Europejskiej do rozwijającego się rynku kryptowalut, zwiastując nową erę innowacji, ochrony konsumentów, i integralności rynku. Wiecie, gdyby naprawdę o to chodziło, to by nie było najmniejszego problemu. To by nie było najmniejszego problemu. Właściwie, mm, gdy pomyślimy zdroworozsądkowo, jeżeli chodzi o życie, to regulacje i jasne, klarowne, czarno-białe prawo jest korzystne ogólnie dla wszystkich. Problem w tym, Kogo to prawo, komu to prawo ma służyć? Dobra. Krajobraz cyfrowy szybko ewoluuje, a technologia um, blockchain zmienia modele biznesowe, jak i całą gospodarkę. No, wreszcie zauważyli, o co chodzi. Um, to, od, to ustawodawstwo będzie odpowiedzią na wyjątkowe wyzwania i możliwości, jakie stwarzają kryptowaluty. Ok? W porządku. Więc to wszystko, jak na razie, wszystko jest w porządku. Podstawowe cele. Dobra, jakie mają cele? Um, chcą usunąć krytyczną lukę w ramach usług finansowych w UE, wprowadzając szczegółowe zasady dotyczące kryptowalut i powiązanych działań, które nie wchodzą w zakres istniejących przepisów finansowych w tej chwili. Um, a więc zwiększenie integralności rynku kryptowalut, ochrona inwestorów przed ryzykiem. Kiedy, kiedy mówią o ochronie inwestorów przed ryzykiem, to przed oczami mam tylko jeden, jeden problem. A więc a my jesteśmy mądrzy, ty jesteś głupi, więc ty nie możesz ze swoimi pieniędzmi robić, co chcesz, bo jesteś głupi. My ci powiemy, co możesz robić ze swoimi pieniędzmi. Więc tutaj tutaj mam bardzo duży awers do takiego podejścia, jeżeli chodzi o o, ale może jeżeli chodzi o. Większość może to ma jakiś sens. Dobra, ale pójdźmy dalej. Związanym z nieuregulowanymi kryptowalutami. Ok. Ustanawiając schar zharmonizowane ramy, Mika stara się zwiększyć zaufanie użytkowników do kryptowalut. To by nie było złe. Zwiększyć zaufanie do kryptowalut, ułatwiając innowacje i pewność prawa przedsiębiorstwom wykorzystującym innowacje cyfrowe. To też by nie było źle. Jedyne, z czym mam problem, to jest, kiedy ktoś mi mówi, że ja nie mogę podejmować swojego własnego ryzyka, bo jestem za głupi. To jest to, ma, to mam problem. No ale dobra, kompleksowy zakres MIKA obo, obejmuje wymogi przejrzystości dla emitentów kryptografów. Czyli dobra, żebym nie czytał tutaj całego, tutaj, bo już przeczytałem ten artykuł kilka razy, żebym nie czytał wszystkiego, to chodzi o to, że ogólnie, ogólnie, jeżeli chodzi o o to, w jaki sposób um, jest to przedstawione. To, jak zwykle jest to przedstawione, że jest to dla nas dobre. To jest tak, jak, jest tak jak um, dla ludzi ogólnie dobre. To jest tak, jak ze wszystkim. Wszystko jest przedstawiane Tobie, że jest dla Ciebie super dobre. Przypomnijmy sobie, ka za każdym razem, jak mamy um, jakikolwiek um, moment, kiedy rząd próbuje coś wprowadzić. Kiedy próbują coś, do czegoś nas przekonać, nas, czyli ogólnie ludzi, kiedy stoimy w czasie wyborów i przed wyborami, kiedy do nas mówią. Nagle ludzie, rząd, ci co starają się wejść do rządu, mówią właściwie ludzkim głosem. Kiedy nagle już to zostaje przeforsowane, lub kiedy dochodzą do, do, do momentu, kiedy okej, okay, już nas nie potrzebują, potrzebują Twojego rządu. Ten głos zaczyna być dla nas absolutnie niezrozumiały, i wszystkie decyzje, które są podejmowane, są dla nas absolutnie nierozrozumiałe. Dlatego czytając to i patrząc, w jaki sposób jest to napisane, owszem, jest to napisane i jest to zrobione w jakiś tam sposób taki, aby wyglądało to dobrze, aczkolwiek nie mam absolutnie żadnego powodu, aby zaufać. Że będzie to w odpowiedni sposób rozegrane, szczególnie, że kiedy słyszymy i z ostatnich dni, kiedy słyszymy, jak nasz rząd podchodzi do, do, do tematu krypto, i kiedy tutaj ostatnio słyszeliśmy, że um, wiecie, masz kryptowaluty, rząd planuje blokadę rachunków, czyli że już z automatu patrzą, w jaki sposób mogą w razie W. Wyegzekwować swoje prawo i to w najbardziej drastyczny sposób, jaki jest możliwy, no to zaczyna się cały problem. Więc um, wracając do tego, to rozporządzenie wysuwa na pierwszy plan kilka kluczowych problemów, które z uwagą, e, któ którym się możemy przyglądać, i tutaj. Mika celem jest zapewnienie integralności rynku, ochrona inwestorów, bla, 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 bla. To jednak i tutaj zaczyna się właśnie cały ten, cały ten problem, że um, kiedy zacznie się mówienie o zużyciu energii, o, 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 o nakazach i zakazach, kiedy zacznie się mówienie o blokowaniu rachunków, i y, 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 to jest tak jak było z tym KYC i i AML, czyli Anti Money Laundering, i to wszystko wszystko zostaje wprowadzone z pobudką dobrych celów, a wykorzystane absolutnie w zły sposób i niegodny. Więc teraz patrząc na to wszystko, ja powiem tak i wiem, że wiele osób zaczynających w krypto, lub patrzących, lub będących w krypto, myśli sobie, no to pięknie, co tu się wydarzy. Jak to, jak, to będzie, jak to będzie rozegrane, to już jest koniec krypto, e, zablokują, zatrzymają, bla, bla, bla. To słuchaj, jak, jak, jak jestem w krypto od 2016 roku, za każdym razem, właściwie w każdym roku słyszymy jedno i to samo. Może jeżeli jest totalna BESA, to chwilę cichnie temat, ale jak mamy HOSSE, jak mamy all time highs, jak w tej chwili mamy all time highs Bitcoina. E, Bitcoin w tej chwili sięga, proszę. 72 ponad tysiące, więc mamy all time highs bitcoina, czyli najwyższe ceny w historii. To z automatu zaczyna się cała uwaga, jest zwrócona w tym kierunku, i rząd zaczyna swoje, swoje plany i, 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 i wszystkie ruchy związane z tym celem i z tym kierunkiem. Więc powiem tak: co roku, zawsze przy Hosie. Czasami, ale przy głównie. Po, nieważne, czy to jest Unia Europejska, Stany, czy to są Chiny, czy cokolwiek, za każdym razem mamy to samo. I teraz jedną rzeczą, którą możemy sobie jedynie wyobrazić, to jest to, że tak naprawdę, jak zresztą napisałem chyba na Twitterze taki, bo tutaj wiecie, dostajesz różnego rodzaju komentarze i to jest pół żartem, pół serio, że EU i Tusk mogą mi tak naprawdę zamrozić. Mogą sobie zamrażać. Co mi zamrożą? Jak mi zamrożą? To jest zupełnie inne. Podejście do, 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 do konta bankowego i tak dalej. W pewnym momencie to wszystko będzie musiało mieć zupełnie inną formę. Więc um, nie roz... Skrzypując tego na części pierwsze, moje podejście do tematu jest bardzo proste. Robić swoje. Cały czas robić swoje. I w momencie najważniejsze jest to, aby twój portfel e, wyglądał tak co najmniej jak twój numer telefonu, jeżeli chodzi o, o, o wielkość portfela. Więc robić swoje. I nieważne, bo w pewnym momencie, gdy Jesteś wystarczająco, że tak powiem, ustawiony w krypto, to miejsce na Ziemi, obóz, w którym jesteś, nie ma znaczenia dla Ciebie, bo Ziemia jest troszeczkę większa niż Unia Europejska już na pewno większa niż Polska już na pewno większa niż, wiecie, cokolwiek innego naprawdę w tym momencie nie ma znaczenia. Znaczenie to ma dla takiego, że tak powiem dla, dla, dla drobizny, ale chodzi o to, aby, toś, aby, aby prze, przeskoczyć ten etap, kiedy jesteś planktonem i przejść do etapu, kiedy właściwie coś w tym krypto się zaczyna dziać. Dlatego cały czas powtarzałem, od lat, jeżeli popatrzycie na moje filmy, co najmniej jeden bitcoin w portfelu. Dzisiaj ten jeden bitcoin jest wart e, prawie 300 tysięcy złotych. Prawie 300 tysięcy złotych. To nie jest całkiem, to nie jest całkiem źle. Szczególnie, kiedy patrzyliśmy na bitcoina, kiedy był tańszy niż obecnie jest Ethereum. Od tego momentu. Więc, ale to nie jest koniec. To nie jest koniec. W tej chwili kontynuujemy temat i lecimy dalej z tematem. I jakiekolwiek absurdalne rzeczy, jakie wymyślą rządzący, nie będą miały po jakimś czasie najmniejszego znaczenia. Pamiętamy, to znaczy nie pamiętamy, ale może z historii możemy, niektórzy pamiętają, niektórzy nie, ok. Ale z historii możemy zobaczyć momenty, kiedy dolary były w Polsce zabronione, złoto było zabronione, złoto było zakazane również w Stanach Zjednoczonych, było nielegalne, trzeba było... To wszystko, to wszystko z czasem mija i co się dzieje? Te rzeczy, które właściwie są, to tylko i wyłącznie em, sprawia, że... To coś staje się bardziej wartościowe na rynku. Że więcej ludzi się o tym dowiaduje i że więcej ludzi ma ochotę i chce to posiadać, bo czuje się, że tak powiem, e, bardziej niezależnymi. Już szczególnie jeżeli chodzi o bitcoina, bo wyobraźmy sobie, że w tym momencie nie możesz, nie możesz nic zrobić z krypto w Polsce. Ale. Okej, okay, w takim razie. Czekajcie. W takim razie. Hmm, zaraz, mam tutaj gdzieś zaoszczędzoną stronę. Okej, okay. proszę bardzo. OTC, 0,5% OTC i sprawdzałem, OTC to znaczy over the counter, czyli przychodzisz, jesteś osobiście i wymieniasz pieniądze. Wymieniasz krypto na, 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 na pieniądze. Oczywiście jest to tu, gdzie jest. Ale co śmieszne, nawet jak przychodzisz, i, i tutaj na tej stronie sprawdzałem, dobra, minimum, maksimum. O, minimum 1000 euro. 1000 USDT. A maksimum, tak, z, z piechoty, jak wchodzisz, 4 miliony. Wymieniają. O nic nie pytają. Jest, jest kwestia tego, że. Naprawdę musimy się skoncentrować na tym, że nie jesteś niewolnikiem jednego miejsca na Ziemi. Wiele osób myśli, że jest niewolnikami jednego miejsca na Ziemi. Nie jesteś niewolnikiem jednego miejsca na Ziemi. I nieważne, co będą chcieli zrobić rządzący w jakimkolwiek miejscu, nie jesteś niewolnikiem jednego miejsca na Ziemi. Jedyne, co mogą zrobić, to jest to, że i tutaj już wiele razy o tym się wypowiadałem że w Polsce, czy też w Europie, czy też gdziekolwiek Zablokują rozwój tych technologii i te technologie i ten rozwój przeniesie się gdziekolwiek indziej. Ja pamiętam moment, jak BitBay, była taka giełda polska, BitBay, Sylwester Suszek był jej prezesem i walczył o to, aby zostać w Polsce, bo mu blokowali konta, bo nie mogli otworzyć konta w banku, bo nie można było przelewu. I tak, i tak, i blokowali, i, i, i obroty, jakie ta giełda miała, i, i, i podatki, jakie płaciła. Nic nie miało znaczenia. Bum, szlak trafił, interes polski, wszystko się wyniosło. I w taki sposób, po trochę, wyniesie się wszystko. Więc ja nie wiem, lub też nie rozumiem, dlaczego pewne rzeczy zostają, pewne um, decyzje zostają podjęte w taki i inny sposób, już przez rządzących, ale już nawet nie wnikam w to, bo można tutaj, wiecie, różne teorie spiskowe sobie y, myśleć. Ale tak naprawdę ilość ludzi, którzy ma w tej chwili krypto w Polsce, przekracza już chyba 10%. Gdzieś tam były jakieś, widziałem artykuły, bo między innymi o tym szukałem, to, to znachodziłem. Co dziesiąty Polak ma jakieś krypto w Polsce? Powiem Wam, że nawet patrzcie na naszą społeczność, że nie są to małe kwoty. Nie są to małe kwoty. Więc um, nie wiem, jaki sens ma dobijanie tego tematu w taki, a nie inny sposób. Szczególnie, że patrząc na Zachód, y, ludzie, którzy widzą i czują pieniądz, zaczęli się orientować i widzimy, że ITF-y już powstają i tak dalej. Może nie jest to taki otwarty rynek, jakby ludzie chcieli, ale ktoś na tym chce zbić fortunę, więc zamyka to w pewnych granicach, po to, aby zostawić tylko jedną furtkę wejścia: tylko Coinbase, tylko przez ETF-y, tylko przez nasze drzwiczki, a my będziemy tutaj kasować sobie swoje procenty na Twoim wyjściu i wejściu. No, może w taki sposób, może o to, o to w tym wszystkim chodzi, ale z mojej perspektywy, gdyby tak naprawdę, jakikolwiek człowiek który ma jakąkolwiek głowę na karku pomyślał to wystarczyłoby to w prosty sposób uregulować u nas w kraju i to jak i ile przyniosłoby to korzyści i ucięło absolutnie jakąkolwiek chęć kombinowania byłoby niewiarygodne już nie wspominam o tym moim twitcie z 21 roku kiedy powiedziałem że Ej, drukujemy obligacje dziesięcioletnie i za te obligacje, za te pieniądze po prostu kupujemy Bitcoina non stop od 35, tak jak popatrzcie. Uh, weekly tutaj popatrzmy sobie. To co wczoraj pokazywałem. Śmiałem się z tego. Od 35, jak tutaj gdzieś Bitcoin spadł w 21, gdzie tu był 21 rok. W 21 całe tu wszystko kupujemy, tu kupujemy, 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 kupujemy obligacje. Cały czas drukujemy i kupujemy, jak, jak, jak Sailor w, w Stanach, tylko że jako państwo. W pewnym momencie to podatek dochodowy od obywateli byłby zero, bo po co brać podatek dochodowy od obywateli? Więc to jest, to są takie właśnie absurdy, które totalnie są niezrozumiałe, ale może niezrozumiałe, a może właściwie pod tym wszystkim kryje się Kryje się zupełnie coś innego, ponieważ i tutaj zaczyna się, wiecie, Unia chce wypuścić swoje uh, CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, czyli Centralny Bank cyfrową walutę, czyli cyfrową walutę banku centralnego, która by była absolutnie monitorowana, um, kontrolowana. Można by ją było włączyć, wyłączyć, zatrzymać, ściągnąć ci z portfela, dodać ci do portfela, ustawić ramy czasowe, ustawić, co możesz za co kupić. Dosłownie jak kartki na mięso i cukier za czasów PRL-u. Dosłownie tak. I a, tak to wygląda. Na to wygląda, że, że więc gdybyśmy w ten sposób popatrzyli, tak to wygląda. Teraz podsumowanie. W takim razie co robimy? Ło. Tak jak mówiłem, tygrys przeskoczy, wąż się prześliźnie, a bydło zostanie w ogrodzeniu. Tak ogólnie wygląda życie. I tak było za czasów PRL-u i tak nadal jest za czasów e, nowego PRL-u, czyli eurokomuny. Już nie mówię tutaj o innych zakładkach, które mam poukładane tutaj, że Unia Europejska szykuje regulacje z serii Zielonego Ładu i tym razem zabronić i uprawiać warzyw we własnym ogródku i tak dalej, i tak dalej. Co jest co już o czymś, co było już dawno mówione. Zresztą w Australii już jest pilotażowe programy, które są właśnie w tym kierunku, w tym kierunku skierowane. A więc zakaz własnych ogródków po to, abyś musiał mieć na przykład e, zakaz własnego zwierzaka w domu, zakaz tego. Po prostu. <laughs> o, przepraszam. I teraz e, hmm. jest, jest, jest po prostu e, ciekawy moment. I wyjściem z sytuacji, wyjściem z sytuacji i tutaj znowu jest moment, kiedy ludzie się pytają: Okej, okay, w takim razie, gdzie jest ta wartość bitcoina? Ktoś, kto nowy się pyta, ktoś spoza tych 10%, gdzie jest ta wartość? A po co bitcoina? Po co krypto? Po co w ogóle? O, po to właśnie, aby nikt nie mógł ci nic zamrozić, aby nikt nie mógł ci nic zakazać, aby nikt nie mógł ci nic nakazać, aby twoje pieniądze i twoja wartość było do twojej dyspozycji non-stop, a nie aby w którymś momencie um, Ktoś powiedział ci, że OK, nie masz dostępu do konta, bo postawiłeś kawę strajkującemu, nie wiem, rolnikowi. I koniec. Albo jesteś rolnikiem, albo coś tam. I tak jak mieliśmy w Kanadzie. W ogóle te wszystkie kraje, które patrzymy na nie jako, wiecie, takie przykłady demokracji, okazują się kompletną porażką. Australia, Kanada. Ale wszystko musi mieć jakąś podstawę. No, w tym momencie okay, ślad węglowy. Nagle będzie ślad węglowy. Zresztą ślad węgrowy, jak widzieliśmy, był również w tym e, rozwój środowiska naturalnego, zużycie energii jest tutaj również ujęte. Transgraniczne egzekwowanie prawa i globalny charakter rynku kryp kryptowalut. Całe szczęście, całe szczęście, może. E, właśnie tutaj, tutaj jest cały myk. Całe szczęście, może. Wiele osób e, myśli, że transgraniczne egzekwowanie prawa i globalny ry rynek charakter kryptowalut, że tutaj nie, nie ma jak. Bo wiecie, wystarczy, że masz w głowie to, co masz, i możesz się z tą wartością w głowie przemieszczać po całym świecie. I nikt nie może ci tego po prostu odebrać. A więc budzisz się w majtkach, bokserkach. Zależy, co nosisz. Na plaży w Dubaju. Pamiętasz swoje słowa klucze. Wystarczy, aby mieć dostęp do wszystkich swoich krypto. I w 5 minut. Wymienić swoje krypto na. Dirchamy. dirhamy na galoty Guciego i pod koszulkę Fendiego, okulary rajbany i żyjesz. A no jeszcze do tego stek posypany złotem. To by było też OK. A, no i tak jak obiecałem na koniec, a, pytanie dla Was. A, powiedzcie mi Waszym zdaniem. Jak myślicie, czy serio w latach 70 ten oto statek kosmiczny zbudowany z folii aluminiowej wystartował z ziemi i wylądował na księżycu i potem wystartował z księżyca i wylądował na ziemi bo jak śpiewa Red Hat Chili Pepper Space is our last frontier but it's made in Hollywood basement coraz bardziej mi to Zaczyna, że tak powiem, a... świtać. Na razie trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem.